jak przeszliśmy do Apeximu, to Marek mówi, no to jest mój program, także jak Apexim jak chce, to niech to sprzedaje. No i faktycznie w Apeximie ten program się zaczął rozwijać. W pewnym momencie rozwinął się w ten sposób, że powstał już cały dział. I myśmy z tym działem z ulicy Dzielnej przenieśli się, no szczerze ci powiem, w tej chwili już nie pamiętam, ale myśmy, nie wiem, czy nie na Bema gdzieś w tym rejonie. To jeszcze było w ramach Apeximu. Wszystko było fajnie, tylko niestety nastąpiła podobna sytuacja. Czyli firma wyrosła w ten sposób, że niestety zrobiło się tego bardzo dużo. Było bardzo dużo działów. Myśmy byli pierwszą firmą w Polsce, która sprzedawała, na początek mieliśmy wyłączyć na centralę firmy AT&T. No, ta informatyka, jak pamiętacie, rozwijała się wtedy gwałtownie. To było bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo różnego rodzaju urządzeń towarzyszących. No, w ramach rozwoju to po prostu, jak to się mówi, obrastało to sprzętem. I wszystko było sympatycznie, tylko że niestety w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że coś tu nie gra. Że sama idea, sama ta informatyka, samo to działanie w jakiś taki fajny sposób zaczyna się kończyć. Dlaczego? Że tam no, zaczęło przychodzić do tej firmy, która miała niezłe obroty, sporo ludzi, którzy delikatnie mówiąc bardziej byli zainteresowani kasą niż tą pracą. Ich interesowała kasa. No i w pewnym momencie niestety przyszedłem do mojego przyjaciela Andrzeja Rybkowskiego. Mówię: Andrzeju, przykro mi bardzo, ale ja w takich warunkach nie będę pracował. Bo to jest zaprzeczeniem tego, co mnie interesuje. Ja się do tego nie nadaję. On tam jeszcze sugerował, żebym został do czasu wprowadzenia spółki na giełdę, ale ja już stwierdziłem, że to jest... nie da się, ja tak nie mogę. Doszedłem do wniosku, że założę własną firmę i to będzie takie fajne, sam tam będę wszystko robił dokładnie tak, jak chcę. No ale jak Marek się o tym dowiedział, no to mówi: ty słuchaj, no co będziesz zakładał własną firmę, bo ty i tak, wiesz, ciebie nigdy kasa nie interesowała specjalnie, to może byś założył firmę dla mnie. No mi to specjalnie nie przeszkadzało i w tym czasie właśnie powstała firma Marexel. Na początek tak się nazywała Marexel, dlatego że była na zachodzie firma MKS i mieliśmy tam obawy, czy to się da zrobić, czy nie. Po jakimś czasie oczywiście dało się zrobić, czyli Marexel zmienił się na firmę MKS. No po iluś latach tam nawywijało się troszeczkę. No.